Cześć, witam Was w naszym kolejnym wideo poradniku, w którym zajmiemy się belką stalową o zmiennym profilu, a więc wybierzmy naszą predefiniowaną rodzinę, właściwie jej szablon. Będzie to szablon ramy konstrukcyjne, belki, stężenia metryczne. Otwieramy i zwróćmy uwagę na to, co już nam tutaj zafundowano. Czyli mamy jakąś belkę, mamy trzy płaszczyzny odniesienia po prawej, trzy po lewej, jedną na środku. I teraz tak, wiemy, że te dwie pierwsze, patrząc od środka, będą odpowiedzialne pewnie za linię związaną z modelem analitycznym. Te odpowiadają za geometrię, a te za takie fajne strzałki, które nam się często pojawiają przy belkach, żebyśmy mogli gdzieś coś tam przedłużenie im, że tak powiem, ustawić. Ok, więc zwróciliśmy na te pewne rzeczy uwagę, więc zacznijmy od razu też od tworzenia nowych parametrów. H1. H2, czyli mamy już nasze dwie poszczególne wysokości do naszego zmiennego profilu. Będzie też grubość ścianki. Będzie też R1, R2 jako zaokrąglenia. Ustawmy im, pamiętamy, że wymiary wpisywane teraz są w milimetrach. Grubość ścianki 20, tutaj 10, tu 15. Już mamy jakieś te pierwsze wymiary spredefiniowane. I teraz moglibyśmy tą rodzinę belki stworzyć na kilka sposobów. Ja pokażę taki, w którym wykorzystamy sobie wyciągnięcie po ścieżce, nie tylko stapianie profilu. Przejdźmy do widoku 3D. I co pierwsze to usuniemy sobie naszą tą bryłę, która już tutaj domyślnie jest. Przejdziemy sobie teraz na elewację prawa i zanim zaczniemy coś tam dalej robić, no to skoro mamy już parametry, to przydałyby się nam płaszczyzny odniesienia, płaszczyzny robocze. Coś, co nas ograniczy po lewej, coś, co nas ograniczy po prawej. I teraz będziemy tworzyć naszą rodzinę w ten sposób, aby poziom odniesienia był zawsze jej górną krawędzią, czyli nasze H1 i H2 będą poniżej naszego poziomu odniesienia. Potrzebna nam będzie płaszczyzna jeszcze oczywiście odpowiedzialna za grubość ścianki. Ok. I jeszcze na środku oczywiście. Ciach. Ciach. Dobra, wydaje mi się, że wszystkie płaszczyzny na chwilę obecną, które są nam potrzebne, mamy, więc przejdźmy do wymiarowania. Skrót z klawiatury DI. Przypominam, ewentualnie opisz, wyrównany. I złapmy sobie poszczególne wymiary, tak żeby zaraz je przypisać do konkretnego parametru. Pamiętamy, że tu najpierw jeszcze equal i dopiero duży wymiar. Dobrze, od poziomu odniesienia to będzie H1, to H2. Dobrze, tu mamy grubość, grubość, tu też. Więc teraz złapmy nasze poszczególne wymiary. Przypiszmy je do grubości ścianki. Ten wymiar mówiliśmy, że to będzie nasze H1. Ten to będzie nasze piękne H2. I oczywiście zaokrąglenia będą dopiero za chwilkę. Dobrze, czyli mamy nasze płaszczyzny, przypisane wymiary, które zostały też sparametryzowane. Przejdźmy teraz do widoku 3D. Dajmy utwórz. Wyciągnięcie po ścieżce ze zmianą profilu. I teraz moglibyśmy wskazywać, szkicować tą ścieżkę. No i jeśli ja wezmę tutaj, wykorzystam, wskażę tą ścieżkę w widoku 3D, to muszę przejść na poziom odniesienia i pamiętam, widzę teraz, że tak naprawdę zostało to rozpięte pomiędzy tymi pierwszymi płaszczyznami odniesienia, więc muszę to przedłużyć, tak jak wcześniej mieliśmy, tak żeby to nam w odpowiednim miejscu łapało kształt. Jest to już złapane, wyrównane, więc jest w porządku, przypięte. Zatwierdzamy, wróćmy na nasz widok z prawej. Wybierz profil pierwszy, edytuj profil. Posłużymy się narzędziem wskazywania linii. Wskazujemy, kłódkujemy. Pamiętajmy o tym, bardzo ważne. Dobrze, coś tutaj jeszcze środeczek. Ok. Więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak
SL, czyli podzielmy sobie. Oczywiście przesadziłem za dużo. Te dwie na dole nie będą nam potrzebne póki co, tylko dopiero w drugim profilu. Teraz szybka akcja, przycinanie, TR, trim, przytnij, wytłucz do narożnika. OK, zostało nam zaokrąglenie. Tam profil miał być promieniem zaokrąglony dziesiątką. Nasz promień, ciach. I oczywiście za chwilkę działamy piętnastką wewnątrz. Dobra. I pamiętamy, aby od razu to zwymiarować. Opisz wymiar promieniowy. I zaraz będziemy do tego przypisywać również nasz parametr. Hop. Dobrze, wybieramy teraz wszystkie dziesiątki z przyciskiem Ctrl wciśniętym. Mogę zaznaczyć wiele. To będzie nasze R1. Widzę, że mam wybrane 3. Pomogę sobie tabem. Już wiem, że są 4. I to będzie R2. Zatwierdzę. Wybierz profil. Teraz mieliśmy drugi. Edytuj profil. Znowu narzędzie wskaż linię, pamiętamy o kutkowaniu. Tym razem będą to nasze tutaj dolne linie pomocnicze, płaszczyzny, ciach. I teraz tradycyjnie już można by rzec SL, przycinamy tak, żeby zaraz to sobie pięknie dociąć trimem. Działamy. Zaraz oczywiście jeszcze zaokrąglenie nam zostanie i będziemy mogli przechodzić dalej. I pamiętamy, żeby to zrobić z promieniem, musimy wskazać dwie linie, aby nam się nasze zaokrąglenie pojawiło. Czyli po prostu klikam. 10. Pamiętamy również, że zaraz będziemy musieli to przypisać do naszego parametru. Czyli opisz promieniowy wymiar. Ciach. Więc mamy już wymiary. Teraz tylko z kontrolem zaznaczamy i przypisujemy do odpowiedniego parametru. Pomagamy sobie tabem, jak nam coś nachodzi. Wtedy stąd wiemy, że mamy wszystkie 4. R2. Zatwierdzamy. Mamy w tym momencie nasz profil. Przejdźmy do widoku. Jak widzimy, tu się nam nic nie zmienia poza wysokością profilu, więc wszystko jest tak, jak chcieliśmy. Sprawdźmy sobie jeszcze na poziomie odniesienia. Tak, mamy pomiędzy dwoma różnymi. Spróbujmy zmienić długość belki na 6000. Jak widzicie, długość nam pojechała, ale nasz profil się nam nie wydłużył. Ale oczywiście tym się nie przejmujemy, że nasza długość nie poszła tam za nami, ponieważ to odpowiada tylko za długość tego przedłużenia. Sama geometria zaraz sprawdzimy. Otworzymy sobie nowy projekt. I wczytamy naszą rodzinę do projektu. Oczywiście nie jest widoczny żaden, ale jak widzicie, długość jest dobra. Pamiętamy tylko, że początek i koniec będzie zawsze taki, jak ustawiony profil. Musimy mieć to oczywiście na uwadze. Tak więc nasza belka, wszystko działa w porządku. Więc dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wideo poradniku.